Agnieszka Sawicka, witam Państwa ze studia w Ostrołęce. Gościem na placu Bema jest dziś Marian Krupiński, dyrektor filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce, a także radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Zacznijmy od tematu, który interesuje wielu Ostrołęczan, szczególnie tych, którzy myślą o rozpoczęciu własnej działalności, bezzwrotne pożyczki. Kto o takowe pożyczki może się ubiegać? Czy każdy, czy też nie? Nie. No nie. Tak, tak się składa, że nie. Wojewódzki Urząd Pracy już od wielu lat, bo praktycznie od 2004 roku realizuje takie projekty systemowe, które polegają na wsparciu finansowym osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą. Jest to takie dość dobre wsparcie, bo są dotacje w kwocie do 40 tysięcy złotych. Do tego jest jeszcze wsparcie pomostowe przez okres 6 bądź 12 miesięcy. Na czym polega to wsparcie pomostowe? Wsparcie pomostowe polega na tym, że przez okres 6 miesięcy te osoby, które podejmują działalność gospodarczą, otrzymują jeszcze kwoty pieniężne po 1100 zł miesięcznie, czyli przez 6 miesięcy, a później jeszcze mogą złożyć wniosek o wsparcie na kolejne 6 miesięcy. Chodzi o to, jest ta składka ZUS-owska, tak? Nie. To są pieniądze, które mogą być oczywiście wykorzystane na składki ZUS-owskie, ale również na inne cele w ramach realizowanej działalności gospodarczej. Także jest to dla osób, powiedziałbym, tych, którym na początku jest tak trudniej rozwinąć własną firmę i wymagają takiego wsparcia. Oczywiście wszystkie osoby tego nie otrzymują, tylko tam, gdzie widzimy, że to wsparcie jest potrzebne, żeby firma mogła funkcjonować, żeby mogła się rozkręcić. Czyli taka osoba musi Państwu przedstawić tak zwany biznesplan. Tak, i tak, Wy oceniacie, tak, na ile dana działalność będzie rokowała i jest potrzebna na danym terenie. Tak, potrzebne jest dalsze wsparcie, tak. A wcześniej też biznesplan jest składany. W oparciu o ten biznesplan jest przyznawana dotacja jednorazowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W tym czasie od 2004 roku ponad 400 osób skorzystało już z tego wsparcia w postaci jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego. I tak średnio na rok? Ile to będzie osób? Średnio na rok około 70 osób otrzymuje dotacje. Uważamy, że to wsparcie dla osób, które chcą rozpoczynać działalność gospodarczą, on jest w dalszym ciągu potrzebny w tym nowym okresie programowania. Liczymy na to, że ono będzie. Z tym, że to wsparcie już wiemy w tych ogólnych założeniach tego najważniejszego dokumentu dla województwa mazowieckiego, czyli regionalnego programu operacyjnego. Przewidziane jest wsparcie dla osób, które będą rozpoczynały działalność gospodarczą, z tym, że ono będzie kierowane przede wszystkim do osób tak zwanych defaworyzowanych, takie to jest określenie. Są to osoby w wieku od 25 do 30 lat, osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych i jeszcze są to osoby, które długotrwale właśnie przebywają poza pracą, czyli są długotrwale bezrobotnymi, powyżej 12 miesięcy. I one się mieszczą tutaj w tej grupie osób defaworyzowanych i te osoby będą mogły liczyć na wsparcie finansowe w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Natomiast pozostałe osoby spoza tych grup defaworyzowanych mogą liczyć na pożyczki. Pożyczki oczywiście zwrotne, tak jak każda pożyczka. One będą nisko oprocentowane i zresztą to wsparcie już funkcjonuje na terenie Mazowsza, bo są takie dwie inicjatywy uruchomione na terenie naszego województwa, to jest Jessica i Jeremi. I w ramach tych programów te pożyczki są udzielane. Wróćmy do RPO, o którym Pan już wspomniał, czyli tak. Regionalny Program Operacyjny. W przypadku Mazowsza będzie to program operacyjny województwa mazowieckiego. W tym nowym prognozowaniu są zmiany.
są gdyż, zmiany. Tak, jest... I nie tylko na trwałe projekty, prawda, ale również na miękkie. Będzie można się ubiegać właśnie z tego programu. Tak, jest kilka zmian. Regionalny program operacyjny jest tym najważniejszym programem pomocowym dla województwa mazowieckiego. I tę radość, powiedziałbym optymizm z tego powodu, że rozpoczyna się nowy okres programowania, że będziemy mieć nowy regionalny program operacyjny na studzi. Fakt czy informacja taka, że tych pieniędzy na Mazowszu będzie mniej w porównaniu z poprzednim okresem programowania 2007-2013. Ich będzie mniej o 700 milionów euro. Jest to taka, powiedziałbym, dość znacząca kwota. Niemniej jednak udało się wynegocjować kwotę około 3,8 miliarda euro dla województwa mazowieckiego, z tym, że w ramach regionalnego programu operacyjnego na ten program przypada kwota 2 miliardy 100 milionów euro, natomiast na pozostałą kwotę 1 700 milionów euro nasi beneficjenci będą mogli się ubiegać w tych programach krajowych. Zmiany polegają na tym, że tak, poza tym, że będzie tych środków mniej, to ten regionalny program operacyjny będzie tym programem takim dwufunduszowym. Tak to określę, bo w jednym programie będą pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli te, które w poprzednim okresie programowania były na te projekty twarde, i w jednym tym właśnie programie będą pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego, które były dotychczas przekazywane czy wykorzystane na projekty miękkie. Jest to dobre rozwiązanie, powiedziałbym, bo on pozwoli tak kompleksowo spojrzeć na potrzeby naszego Mazowsza. Inną zmianą, jaka będzie, bo to jest wszystko na etapie jeszcze konsultacji. Ta zmiana polega na tym, że będzie mniejsze dofinansowanie do poszczególnych projektów, bo tak w latach 2007-2013 to dofinansowanie było na poziomie 85% inwestycji, obecnie będzie tylko 80%, czyli te 5%, ta kwota, która mieści się w tych 5%, no, będzie traktowana już, czy musi być traktowana jako wkład własny beneficjenta. Inna zmiana, która będzie w tym regionalnym programie operacyjnym, ona dotyczy wydzielenia środków w wysokości 6% z tej ogólnej puli, która jest przeznaczona na RPO województwa mazowieckiego, 6% na tak zwane regionalne instrumenty terytorialne, w skrócie RYTY. Będzie RYT, oczywiście jest w kwocie 130 milionów euro. Taka kwota została na RYTY przeznaczona. Ten RYT obejmuje 5 ośrodków subregionalnych, między innymi w Ostrołęce. Już jesteśmy w tej chwili na etapie przygotowania projektów w tym zakresie. To jest to takie narzędzie, powiedziałbym, ponad samorządowe, bo wymaga współpracy kilku samorządów subregionu ostrołęckiego, czyli wymaga współpracy prezydenta Ostrołęki ze starostami z Makowa, z Przasnysza, z Ostrowi Mazowieckiej. Ale także i z z wójtami poszczególnych gmin, tak. I taki projekt, który dotyczy budowy trzeciego mostu na rzece Narew, projekt, który w swoim założeniu będzie, ta inwestycja będzie łączyć drogę Ostrowęka-Przasnysz z małą obwodnicą, plus jeszcze są elementy turystyczne związane z zagospodarowaniem nadbrzeża Narwi, ale również ścieżki rowerowe przy drogach, tak żeby te, które są przy drogach powiatowych, żeby mogły być również przy drogach, które są w gestii prezydenta, żeby one były w przyszłości połączone. I taki projekt został złożony.
A jak pan ocenia szansę tego projektu? No ja, na ile tym razem miasto będzie w stanie pozyskać pieniądze? Nie, ja oceniam ten projekt bardzo wysoko, jako dobry projekt, dobrze przygotowany projekt, dobrze napisany. Z tym, że ja tak tylko jeszcze dodam, tak. Bo to między innymi chodzi o połączenia z trasami o znaczeniu nie tylko krajowym, ale również międzynarodowym, o tak zwane tranzyty. I tutaj wcięcie się też w ten szlak komunikacyjny. Tak, no myślę, że w ramach tego projektu nie będzie to jednak możliwe, aczkolwiek takie plany są, bo kwota, która jest przeznaczona do rozdysponowania na ten cel, to jest kwota ograniczona, to jest około 100 milionów złotych. Natomiast to, o czym mówi pani, to prawdopodobnie będzie to możliwe, ale w ramach innej osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego związany jest z transportem i w ramach tej osi priorytetowej czy tego celu tematycznego będzie możliwe rozbudowa czy modernizacja dróg, no szczególnie wojewódzkich, być może, że niektóre powiatowe nawet się będą kwalifikowały do tego, ale chodzi o drogi, które będą w tej sieci dróg europejskich. I być może wtedy te drogi takie tranzytowe, o których teraz mówimy, będą mogły być finansowane w ramach RPO. Powiat Ostrołęcki szczególnie skorzystał, jeżeli chodzi o modernizację i poprawę infrastruktury dróg, jeżeli chodzi właśnie o program, o RPO. Czy w tym okresie programowania też duże pieniądze zostaną przeznaczone właśnie na modernizację, czy jednak będą preferowane inne projekty? Nie, no, preferowane będą jednak inne. Drogi w ramach RPO, drogi, tak jak powiedziałem, wojewódzkie i te, które będą miały połączenia z drogami krajowymi i będą w tej sieci europejskiej, natomiast w ramach RPO nie ma takiej możliwości, żeby były budowane, modernizowane drogi lokalne, czyli drogi gminne, bo o tym chyba szczególnie mówimy, ale i drogi powiatowe, bo też... Miasto Ostrołęka też skorzystało z RPO, prawda? Tak, budując tak, chociażby ulicę Korczaka. Tak. Natomiast warto powiedzieć, że na drogi lokalne jest wydzielona pula środków, ale w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Tam jest kwota wysokości, czy na poziomie 2 miliardów złotych. Oczywiście w skali kraju, no, z tej kwoty oczywiście województwo mazowieckie i wójtowie naszych gmin, naszego województwa zapewne skorzystają. To jakie sektory będą w takim razie preferowane? No, preferowana będzie innowacyjność i przedsiębiorczość. Jest na pierwszym miejscu. Jest wzrost potencjału e-potencjału województwa mazowieckiego, czyli tutaj wszystkie te usługi związane z informatyką, z elektroniką. Jest przejście na gospodarkę, taka oś priorytetowa, czyli priorytet przejście na gospodarkę emisyjną. To jest, są odnawialne źródła energii. Oczywiście są sprawy związane z ochroną środowiska. Czyli tutaj wszystkie te jakieś zbiorniki małej retencji, gospodarka wodno-ściekowa, to będzie również preferowane. W osiach priorytetowych jest również rozwój rynku pracy. Tak? Są sprawy związane z edukacją, z wykluczeniem społecznym, z ubóstwem. Także wszystkie praktycznie te najważniejsze dziedziny życia obejmuje regionalny program operacyjny. Czy również z tego programu będą mogli skorzystać właściciele małych firm? Tych właśnie ci z mikro, tak, jak najbardziej. Tak jak poprzednio, w poprzednim okresie programowania, o ile pamiętam, to w ramach działania 1.5 korzystali... Też na innowacje. Tak, na innowacje, ale tutaj chodzi, przy tej innowacji chodzi szczególnie o to, żeby ten dorobek naukowy, który mamy w naszym kraju, żeby on został wykorzystany w biznesie, żeby można było rozwijać tę przedsiębiorczość, no i żeby oczywiście nakręcać koniunkturę w gospodarce. O tym mówię? Bo też zauważam taką tendencję, że od pewnego czasu ludzie przestali się bać
tych zawiłych procedur związanych z tymi programami. Po pierwsze, można uzyskać bardzo duże dofinansowanie i też taki duży zastrzyk pieniędzy, ale jednocześnie coraz więcej firm wyspecjalizowało się w pisaniu projektów, bo tutaj też kluczową rolę odgrywa dobrze napisany projekt. Projekt oczywiście to jest podstawa. Podstawa do tego, i takim dobrym przykładem w Ostrołęce też jest zakład, Miejski Zakład Komunikacji, który skorzystał z dwóch projektów, i to dobrze, ładnie napisanych projektów. Te wszystkie przystanki i wszystkie te remonty i całego zakładu i środki transportu, czyli te autobusy, które się poruszają po ulicach naszego miasta, to wszystko w ramach środków unijnych. Były dobrze napisane projekty i miasto tutaj, czy Miejski Zakład Komunikacji skorzystał. Ale tak jak pani powiedziała, jest już dużo firm, które specjalizują się w pisaniu dobrych projektów i wielu przedsiębiorców tutaj z naszego terenu, spoza Ostrołęki może o tych powiem, na terenie gmin i zakłady meblarskie niektóre i zakłady piekarnicze i cukiernie i powiedziałbym jeszcze te sale bankietowe, zakłady gastronomiczne naprawdę otrzymały dość taki pokaźny zastrzyk gotówki i one dzięki temu teraz mogą się w dalszym ciągu rozwijać. Czyli prawdopodobnie teraz będzie jeszcze więcej. I teraz będzie jeszcze więcej, oczywiście, że tak. Tak, na pewno. Dziękuję bardzo za przybycie do studia i za rozmowę. Gościem na placu BEMA był dziś Marian Krupiński, dyrektor filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce oraz radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Dziękuję bardzo, dziękuję pani, dziękuję państwu.